Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu są działania na zbiorach. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania, ewentualnie tablicę lub też kartka, gdzie będziecie mieć zapisane różne przekształcenia, prawa logiczne, które możemy użyć tutaj. I cóż, rozpoczynamy. Mamy, wychodząc z definicji działań na zbiorach, udowodnić podaną równość. I teraz tak, jeżeli chodzi o udowadnianie równości związanych ze zbiorami, metod jest wiele. My mamy już od razu zasugerowaną metodę, czyli musimy skorzystać z definicji działań na zbiorach. Czasami jednak zdarza się, że możemy sobie w pewnym momencie przejść na dosłownie na pewne formuły logiczne, na jakieś zdania P i Q i dalej kontynuować dowody w taki sposób. My natomiast tutaj chcemy skorzystać z definicji działań na zbiorach, czyli o co chodzi. Chodzi o to, że musimy pokazać, że lewa strona równa się prawej, czyli musimy z lewej strony lub też z prawej strony dojść do tej drugiej, stosując różne właśnie działania na zbiorach, dostępne działania. Jak to zrobić? Jak z której strony zacząć? W naszym przypadku, moi drodzy, zadecydowaliśmy, że zaczniemy ze strony prawej i udowodnimy stronę lewą. I teraz tak, zapisy takiego dowodu i zapisy, zwłaszcza początku takiego dowodu, bywają różne. My zapiszemy sobie, że jeżeli x należy do strony prawej, to także należy do strony lewej. Czasami te dowody zaczynają się od zapisania tego zbioru, a dopiero potem wchodzi x, my już sobie tutaj zaczniemy od razu od pewnego x. Czyli zakładamy, że pewien x należy sobie do naszego zbioru po prawej stronie, czyli a minus b, suma a przekrój c. I czemu jest to równoważne? No więc my na początku chcemy zastąpić naszą sumę alternatywą, czyli rozbijamy tak jakby nasz zbiór na dwa. Czyli to oznacza, że x należy do zbioru a minus b lub x należy do części wspólnej zbiorów a i c. I co jest równoważne teraz temu? Teraz rozbijam osobno każdy z tych nawiasów, czyli co oznacza to ten zapis, że mam a minus b? To oznacza, że mój x należy do zbioru a i nie należy do zbioru b. Czyli o co chodzi zawsze z odejmowaniem od pewnego zbioru innego? Czyli ja muszę wziąć wszystko to, co jest w tym zbiorze, poza tym, co należy do tamtego. Czyli to nie chcę niczego, co właśnie tam należy. Czyli tak, mam tutaj rozbitą tą różnicę lub, a o co chodzi w przekroju? Ma należeć i tutaj, i tutaj. Czyli to oznacza, że x należy do a i x należy do c. I teraz, moi drodzy, co zrobimy tutaj? No więc tutaj będziemy chcieli zrobić taką ciekawą rzecz. Otóż zazwyczaj stosuje się pewne działania, które służą rozdzieleniu. Czyli na przykład jak mamy takie działanie w algebrze a plus b razy c, to my dążymy, żeby zrobić a razy c, dodać b razy c. My teraz tutaj chcemy zrobić w drugą stronę. Czyli powiedzmy, że mamy tutaj a razy b, dodać a razy c i chcemy to zapisać krócej. Jak to zrobimy? Korzystając z pewnych formuł, które już znamy, które mieliśmy wcześniej, możemy to, moi drodzy, zapisać następująco, że x należy do a i x nie należy do b, suma x należy do c. I teraz zobaczcie, bo słabo to widać z tej strony, ale jeżeli przyjrzycie się tej formule, to teraz tak. To będzie, że tak, x należy do a i x należy do b, to jest pierwszy nawias. Tak jakbyście tutaj mieli właśnie dodawanie a plus b razy c, czyli to jest a razy b, to jest tu, a a razy c jest tu połączone naszym znakiem sumy. Tylko po prostu trzeba jakby sobie gdzieś to działanie, to widzenie tego przećwiczyć. I teraz czemu jest równoważny ten zapis? Cały czas mamy na oku naszą lewą stronę równania, żeby próbować dążyć do tego, żeby ten zapis był jak najkrótszy. I teraz tak, jak mogę zapisać tutaj tą formułę? Otóż, moi drodzy, tę formułę, czyli tutaj zapisuję sobie x należy do a i chcę skorzystać tutaj z wzorów de Morgana. Czyli chcę wyciągnąć tutaj sprzeczność, którą wyciągam, czyli piszę sobie tutaj nieprawda, że. I jak to zmieni mój nawias? Przede wszystkim odwróci mi pewne symbole, czyli tu będzie z kolei, że x należy do b,
A tu będzie, że x nie należy do C i po środku też zmienia się nam alternatywa na koniunkcję. No i cóż, moi drodzy, dalej. Czyli teraz mogę zapisać, że to jest równoważne czemu? Jeżeli coś należy do B i nie należy do C, to oznacza, że co? Czyli tu początek sobie przepisujemy. To oznacza, że x należy do zbioru B minus C. Tego typu już żeśmy rozpisywali działania. Czyli mogę to zapisać właśnie w ten sposób. I to jest równoważne dalej czemu? To oznacza, że tutaj mamy tak, x należy do A, przepisuję na razie, i jeżeli ja zaprzeczę temu, że x należy do B minus C, to oznacza, że co? Że x nie należy do B minus C. Czyli teraz wchłonęłam to zaprzeczenie, które miałam przed moim nawiasem. I to jest, moi drodzy, równoważne dalej. Czemu? Otóż jeżeli coś należy do zbioru A i nie należy do zbioru B minus C, to znaczy, że należy do zbioru A minus B minus C. C. I jak się przyjrzycie, to to jest dokładnie to, co mieliśmy po stronie lewej. I tak oto sposobem, moi drodzy, dowiedliśmy, że zachodzi podana równość zbiorów. Stosując właśnie działania na zbiorach, różne definicje działań na zbiorach. Moi drodzy, jeżeli chodzi o przekształcanie tego, to po prostu, szczerze mówiąc, praktyka pokaże Wam, które działania warto robić, a które nie warto robić. Pewne rzeczy tutaj wychodzą prościej, inne wychodzą trudniej, natomiast zawsze miejcie na uwadze i jakby starajcie się zobaczyć, jeżeli na przykład dochodzicie ze strony prawej do lewej, idziecie, idziecie i na przykład nie wiecie, czy macie teraz dane przekształcenie zrobić, to zastanówcie się, jakby to wyglądało rozpisane właśnie na takie symbole. Możecie też sobie gdzieś na kartce obok rozpisać to podobnymi symbolami co tutaj i wtedy będziecie wiedzieć mniej więcej, co macie robić tutaj, żeby do tej strony właśnie dojść. I to jest, moi drodzy, koniec naszego zadania. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie do innych zadań związanych właśnie z algebrą zbiorów, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie i wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.